Osoby ubezpieczone w KRUS od września ubiegłego roku otrzymały kolejny bardzo hojny przywilej. Wystarczy, że pójdą do kasy, powiedzą, że zajmują się dziećmi i opłacanie za nich składek przejmuje budżet państwa. To kolejny przywilej adresowany do ludzi, którzy ubezpieczeni są w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dość powiedzieć, że ponad 90% świadczeń wypłacanych tym ludziom pochodzi z pieniędzy podatników. Ludowcy, i to głównie oni, przekonują, że kasa to tani i bardzo dobry system ubezpieczeń. Przeciwnicy KRUS-u mówią, że na wsi leżą miliardy i można je zagospodarować dla budżetu. Tak naprawdę jedni i drudzy nie mają racji. Dowodzą tego liczby i statystyki. KRUS jest rzeczywiście bardzo złym systemem, ale z drugiej strony wprowadzanie na przykład na wieś PIT-a i ściąganie z rolników dodatkowych danin do budżetu to miraż. Bez względu na to, gdzie leży prawda, my jako podatnicy powinniśmy zastanowić się i dopytywać się, dlaczego jest tak, że często mniej zamożni obywatele finansują świadczenia jak leci, bez względu na zamożność czy dochody, wszystkich ubezpieczonych w kasie.